I przypomnę, że wynik spotkania nie uległ na razie zmianie. Podam go na koniec meczu. Jest to impreza związana z historią naszego klubu. Nasz klub okazało się po jakichś tam zmiankach ze tymi najstarszymi ludźmi, którzy jeszcze żyją, a zakładali ten klub. Okazało się, że w tym roku jest 60-lecie istnienia klubu. No i dlatego zorganizowaliśmy ten mecz. Myślę, że najważniejszą atrakcją to jest ten mecz, gdzie się zdecydowali ludzie, którzy mają po 55-60 lat, zdecydowali, że zagrają i zagrają z drużyną, która jest obecnie, która gra obecnie w B-klasie. Czyli to jest główna atrakcja. Po meczu będą atrakcje, chłopaki se rozstawiają zazwyczaj boisko do piłki siatkowej, będą jakieś tam baloniki, wata cukrowa, coś tam, coś tam, ale to będzie po meczu, bo nie sposób tego rozstawić w tej chwili na płycie boiska. Jest grill, są kiełbaski, jest poczęstunek dla wszystkich gości zaproszonych, takich bardzo seniorów, starszych. I dla tych, którzy grają, są kiełbaski, jest karkówka, ciasto dziewczyny upiekły, czyli matki zawodników lub żony zawodników. Broni zawsze Roty Wielkiej pan Franciszek Wimbysz. Historia klubu rozpoczęła się w 1959 roku, bo tutaj ja jeszcze wczoraj rozmawiałem z panią, która żyje i bardzo była wcześnie tutaj na tych terenach. Na tym boisku szkoła, czyli uczniowie szkoły uprawiali buraki i uprawiali jakieś tam różne warzywa, sprzedawali i jechali na to na wycieczki. A później wpadł pomysł, żeby założyć drużynę i tą drużynę zakładali. To był taki pan, który już nie żyje, Zamęcki. On był tutaj kierownikiem w takim TGR-ze. Później był pan Maniek Iwaszkiewicz, który był takim rolnikiem, ale takim prężnym rolnikiem. I on tutaj użyczył swoje traktory, sprzęt, robił to boisko, czyli oni tam równali. Pan Kasiuk, który żyje też, on był jakby najważniejszą osobą. On bardzo długo prowadził, po prostu ja w latach już tak jakby chwilą prowadził, nie pamiętam, przejął po nim to wszystko, czy on, Krzysiek Iwaszkiewicz, on kosił to boisko, dbał, grał, woził ludzi. W tej chwili gramy w B-klasie, gramy w tej chwili, chociaż ja nie mówię, chłopaki fajnie grają w piłkę. Finanse, to jest raz, żeby wejść do A-klasy, bo to są dłuższe wyjazdy. A dwa, że po prostu na takich wsiach, jak my mieszkamy, jest ciężko o zaplecze. Nie ma ludzi do grania. Nie ma. Młodzież teraz się interesuje różnymi innymi rzeczami, tylko nie piłką. Przez 12 lat. Może kogoś obrażę, czy nie obrażę, czy jak. Przez 12 lat, którym rządził pan wójt Janusz Szpot, nawet uszczupliła nam się kwota na prowadzenie drużyny. Teraz po nowych wyborach doszedł tutaj do władzy pan Tyniec, dołożył wszystkim klubom po 1000 zł, czyli po prostu jak mieliśmy, ja mogę powiedzieć, że 7,5 tysiąca, mamy teraz 8,5 tysiąca złotych na prowadzenie klubu. U nas najważniejszym celem to są szatnie. Nie? I u nas najważniejsze jest to, żeby postawić jakiś budynek. Mamy taki pomysł z całą społecznością, zresztą to jest pomysł taki, że nie to tylko jakby nasz klubowy, ale to jest pomysł wszystkich ludzi w Olesznie, żeby postawić jeden budynek, w którym by się skupiała straż, biblioteka, sala jakaś taka bankietowa, sala dla chóru, bo mamy chór, sala dla chóru i jakieś zaplecze dla sportowców. Żeby ten budynek powstał tu, żeby to wszystko jakieś tam gdzieś w jednym punkcie umieścić. I to jest dla nas cel.